No, dzisiaj zapowiada się świetnie. Soblówka miejscowość, to jest Beskid Żywiecki i będziemy wychodzić na Wielką Rycerzową niebieskim szlakiem. No i tak, podróżuję sobie szlakiem żółtym i niebieskim jednocześnie. Później będzie to niebieski. Las jest majestatyczny, piękny. Nie wiem, co to są jodły, czy świerki, czy cuch, ale iglaste drzewa. Tutaj panowie pięknie rozbudowują, czy też rozwałkowują ten las jakąś drogą. A ja idę dalej. A już wspaniałe panoramy mamy tutaj na szlaku. Pięknie. No i dalej niebieskim szlakiem. Gdzieś tam oznakowanym bardzo, bardzo subtelnie. No niestety ja pogubiłem szlak. Idę teraz przez Wiertałówkę. Tak przynajmniej nawigacja pokazuje. 900 metrów do przełęczy. Kocierz bodajże. Tyle, że tutaj drogi są fajne, szerokie. Jest aktywna ścinka leśna chyba i dlatego takie są. No ale nachylenie niezłe jest. Aparat chyba tego nie pokazuje. No odnalazłem szlak, tylko że zielony i teraz zieloności trzeba wrócić do niebieskiego. Za mocno zboczyłem w lewo ze szlaku. Przez Wiertałówkę przeszedłem 1062 nad poziom morza. A teraz się wracam do niebieskiego szlaku. No właśnie teraz powróciłem chyba do dobrego szlaku. Zaraz sprawdzimy wszystko. No, jak widać przełęcz. Kotarz jest. Jest niebieski. Zielony to takie oznakowanie jeszcze. Tu lekka przeprawa przez strumień. A tam widzę w oddali już jakieś znaki. Idziemy. Ale tutaj przy większej wadzie to może być zaskoczenie dla podróżnika, bo ta rzeczka może być wtedy szersza tutaj. To takie fajne miejsce wyszedłem. Chys Ubacy. Tam będę się teraz kierował. To jest takie schronisko. Jakaż jest wielka troska okolicznej ludności. O, tam stopy nie uraził, dlatego aż latarnie zaświecili w środku dnia. Wspaniałe. Tutaj minąłem, przeszedłem taki punkt Mlada Chora. Schronisko jest, coś można się napić, odpocząć. 2,8 km do Wielkiej Rycerzowej, czerwony szlak. Na szlaku też znajdujemy grób partyzancki. No praktycznie się idzie takim równiuteńkim szlakiem teraz. Ani się to nie wznosi, ani nie opada. Czysty spacer. O, prawie 1200 metrów nad poziom morza. 980 metrów do szczytu Wielkiej Rycerzowej. I idę takim tunelem leśnym. Piękny. I bo mi się chyba szykuje piękny widoczek tutaj. Tak jakbym wychodził z jakiegoś tunelu. Coś tam się pokazuje. Jakaś duża otwarta przestrzeń. O kurczę, ale czadzior. O. Tatry. No faktycznie widok jest niesamowity. Tam Tatry oddali. Super. A ja dalej mknę na Rycerzową, wielką zresztą. Widoki fantastyczne. No warto było do tego miejsca tutaj iść, polana. Można się też położyć, wypocząć. Ale ja brnę dalej. No tam w dole jest schronisko na Rycerzowej. To przed chwilą to była hala rycerzowa.
się zbliżam do rozstajów szlaku, ale czerwonym cały czas się idzie tak wprost tam do góry. I to przede mną to jest właśnie Wielka Rycerzowa. Ale tu fantastycznie jest. Cudowności. Cudownie, cudownie. Wspaniałe miejsce. No tu już są oznakowania słowackie. W sumie Rycerzowa jest po stronie słowackiej. Tego tutaj nie ma, widzę polskiego znaku. A wszystko to już niestety widać inaczej, już inny kraj, to już porządne tablice, wszystko pełna informacja. Rycerzowa, a cały szczyt jest zalesiony. Tu owieczki doszły sobie. Tam pan sobie pod krzakiem pilnuje. Gdzieś sobie chodzą. A dziś te po prostu cała masa panoram. Wspaniale. Piękna polana. Tam w oddali widać Tatry. Zaśnieżone, żółtym szlakiem schodzę. Cała polana z powłamywanymi drzewami. Zawsze się zastanawiam, jaka siła tu musiała być, że to aż drzewa połamało. Oczywiście później ścinka jest tego. I tu też zejście tym żółtym szlakiem, takie fajne, bo tu z boku jest dosyć duże nachylenie. A my takim zboczem tutaj idziemy. No już jestem z powrotem. Są takie piękne widoki cały czas.